Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, 7 lipca. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Rodzaju. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kiriat Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę nad Sarą, aby ją opłakać. A potem powstawszy odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do Hetytów z taką prośbą. Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi to u was grób na własność, abym mógł pochować moją zmarłą. Tak przeto Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Makpela, w pobliżu Mamre, czyli Hebronu w kraju Kanaan. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. Rzekł Abraham do swojego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości. Połóż mi twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do kraju mego rodzinnego i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka. Odpowiedział mu sługa, a gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? Rzekł do niego Abraham. Nie czyń tego nigdy, abyś miał tam wracać z moim synem. Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca, z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał, potomstwu twemu dam ten kraj, on pośle swego anioła przed tobą. Znajdziesz tam żonę dla mego syna. A gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z przysięgi, byleś tylko z synem moim tam nie wracał. Sługa ów zabrał z sobą 10 wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram na Haraim. Tam sługa Abrahama wziął jego bratanicę Rebekę za żonę dla jego syna. Wyprawili więc Rebekę i jej piastunkę ze sługą Abrahama i jego ludźmi. Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lahaj-Roi. Wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka. Szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi. Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole? Sługa odpowiedział. To mój pan. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce. Dzisiaj w tym fragmencie mamy do czynienia ze śmiercią Sary. I można zatrzymać się przy życiu tej kobiety, zobaczyć, jak Pan Bóg ją zmienił. Z kobiety, która była bezpłodna, która cierpiała z tego powodu, Bóg przemienił ją w tą, która umierała w pełni swojego życia. Bóg zmienił jej życie, Bóg zmienił jej serce. Bóg dokonał wielkiej przemiany całego jej życia. Bóg właśnie takiej przemiany chce dokonać w twoim życiu. Bóg dlatego chce wejść w moje i twoje życie, aby je przemienić do głębi. Aby ze wszystkich tych sytuacji, które są nierokujące w naszym życiu, wyprowadzić coś dobrego i coś pięknego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.